Jeszcze w minioną niedzielę zielony zwykle Dublin stał się wyjątkowo biały. Powodem był nagły atak zimy, który najbardziej dał się we znaki kierowcom. Jak mówią mieszkańcy Dublina, ostatni podobny atak zimy miał miejsce 12 lat temu. To, co zazwyczaj dla nas o tej porze roku w Polsce jest normalne, dla drogowców irlandzkich okazało się zaskoczeniem. Przez kilka godzin większość dróg w Dublinie była nieprzejezdna. Kierowcy zmuszeni byli zdjąć nogę z gazu, przebijając się przez zalegające na drogach zwały śniegu. Choć dziś Dublin ponownie stał się zielony, to zima wciąż jeszcze gości pośród pobliskich wzgórz, graniczących z południową częścią stolicy Irlandii. Zatem spragnieni białego puchu mogą wciąż korzystać ze śniegu w miejscach oddalonych zaledwie 10 minut drogi od Dublina. Ze śniegu najbardziej cieszyły się dzieci. Dla większości z nich kontakt z białym puchem był pierwszym takim doświadczeniem w życiu. Nie tylko Polak potrafi. Okazało się, że Irlandczycy są również pomysłowi i problem z zakupem sanek, które nie są produktem popularnym w sklepach, rozwiązywali na różne, czasem przedziwne sposoby.